Siemaneczko, jestem Pepeotem Games, witam na żywo. A, bez live. Dzisiaj kontynuujemy zabawę. W trzecim odcinku ogarnęliśmy, powiedzmy, zadania, uczynki tak zwane dla Sołtysa i na chłopaka z ataku, które dał nam właśnie Sołtys. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia napeczki w komentarzu i życzę mi oglądania. Ale co? 1460 złotych można powiedzieć, że mam na koncie. Co dzisiaj będziemy robić? Szczerze? Nie mam do tego pojęcia. Jest styczeń. Bimbarnica. Nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze czynna. Szczerze mówiąc. Idziemy, sprawdzimy, co tam się dzieje. U mnie na gospodarstwie tak w ogóle. Że dawno nie byłem, aż dawno. No wiadomo, tydzień czasu nie byłem, nie ogrywałem, można powiedzieć. Nie ogrywałem, więc teraz mi ciężko stwierdzić, co ja tu w ogóle mam. Butelka, butki, tak dalej, to wiadomo. Bimbrownica już pewnie jest, być butelki. Mamy tak, 4 butelki, butki. Czy nam ta wódka będzie nam czegoś potrzebna? Tego nie wiem. Mamy tak, gotowane jajka na twardo, trzeba by sobie przegryźć. I tak, co my tu mamy? Zacie pewnie, zacie jagodowy, więc oczywiście co trzeba rozpalić. No i co? Tutaj będzie na 4 butelki 3 godziny. 3.12, czy nam tu starczy ognia? Tak, na 12 godzin powinno nam starczyć. To będzie kiedy 3-12 godzin. Plastik ewentualnie można by lekko dołożyć. Chociaż w sumie wydaje mi się, że nie powinno być git. Wiadomo. Musimy zobaczyć, jak tam zwierzęta wyglądają. No to nie jest nowością, że takie rzeczy się u nas dzieją. Jajeczka trzeba zebrać. My co? Myślik, tak. Sprzedaliśmy kury, czy sprzedaliśmy, dużo, za dużo powiedziane. Jeżeli pozdychały nam kury, tak, no, kolokwialnie powiem, tak, no to musimy iść chyba na tak zalesie. Tylko teraz nie wiem, czy tu, chyba tu była jednakowa cena, jak się nie mylę, odnośnie zwierząt. I będę chciał właśnie kupić parę tych kurczaków. Chyba, że tu nie mogę sobie jakoś, czekajcie, pogadamy. Butelka wódki, jedna, druga, trzecia. Czy ja będę w stanie coś w ciebie zachmęcić? Koza. Dziwne zwierzę. Wszędzie wlezie, wszystko porze, a jednocześnie głupie to prawie jak łowca. Krawa czy by krawa, tylko teraz krawa czy by była mi... teraz się zastanawiam. O niby mam ten stelaż, mam wszystko do tych czaków, do tych. Więc może tą krowę kupimy wreszcie, bo krowy jednak nie mamy. No i musimy oczywiście co zrobić? Musimy kupić paszy, bo nie pamiętam, czy mamy w ogóle pasze w naszym arsenale. Więc tak, gdzie nasza mućka? Cześć, muczka. Czy ja mogę cię pogłaskać? Nie wyduj. Czekać, próbować. Nie wiem, co robimy, oczywiście. No nie mówcie, że nie mam miejsca. To będziemy sobie chyba ten sprzedać, byśmy trochę tego miejsca nam się uluźniło. Niech chociaż nam pasia pasza zwróciła. Bierzemy tak i idziemy. No pierwsza kropka na naszym... na naszej posesji. Wreszcie. Musimy trochę sodowy ogarnąć, bo naprawdę ta sodowa troszeczkę mi teraz... W oczy kuli, koleże, mam na zielono pomalowane. Chodź, mucia, chodź. Zobaczyć, czy ja mogę ją
teoretycznie. No puste gado by się wydało, no to spoko. Wiecie, teraz możemy ją wydoić. I na jakiej zasadzie karobi się tu doi? Ojojoj, źle zrobiłem, ojojoj. Mówię tu mocno. Chodź. Mówię ci jeszcze wydoić. Chodź, nie bój się. Chodź. Musimy tam, cyk. A, trzeba tak spokojnie sobie klikać. I mam pierwsze wieko. Dwie krowy. Umiejętność. Nie jestem mleko. Wykonywanie czy mleko. Więc możemy teraz hipotetycznie ma zrobić zadanie dla naszej sklepowej. I kupiliśmy krowę. To zobaczymy, czy mogę pomóc. Zgódź się. Zadanie. Świetne nowe zadanie. Gdzie to jest? Świeże mleko. To się robi naprawdę podejrzane. Mleko na sprzedaż też mam od Filipa. Prawie zawsze jest chude, jakby wodą je oszczędzał. A to dlatego, że... A to dlatego jakoś tak zimnie pachnie. Zgniłe siano daje tym swoim krowom, czy co? Klienci nie skarżą... Klienci skarżą się, że masło zimnie z tego... Takiego masa wychodzi, nie wiem czy masz krowę, ale możesz mi coś pomóc. Dobra. No dobra, no niby ja mam krowę zdobytą. No ja pierdziałem, naprawdę, ja zdobyłem krowę. Czyli co, muszę mieć jeszcze jedną krowę, żeby to zadanie wykonać? Żony się... Na sobie dziwi, więc... Czyli musimy dotyczyć... Czyli dotycznie musimy jeszcze jedną krowę kupić, by ogarnąć ten temat. Czekajcie, czy ja mógłbym... czekajcie, czy... Prowadź. Chodź do pasierki, chodź. Też nie kawa powinna sumę zjeść, tak? W życiu realnym kawa sumę je. I czy będziesz teraz jadła? Właśnie nie da procent. 35 miesięcy. Czyli lipę zrobiłem, bo muszę teraz ogarnąć sobie drugą krowę. Ale to jest do zrobienia. Może nie w dzisiejszym odcinku. Ale jest to do zrobienia. Kolejna butelka gotowa. Dobra. Jest ta skrzynia tutaj. Na PGR-ze, ale niestety wiadomo. Nie mogę. Mleko 53, a mleka to na razie nie chcę. Jajka chciałem sprzedać. Ale możemy chyba zrobić chodzą mleko, tak sobie teraz myślę, co nie? Żeby po prostu było to lepsze. A zobaczymy tutaj, czy. A czy tutaj też nie jest teoretycznie taniej, może kupić na PGR-ze krowę, czy jest to wręcz przeciwnie, jest to jeszcze drożej niż właśnie na targu rolnym. Tak mogę powiedzieć. To są jednakowe ceny. Na targu rolnym to trochę powiem szczerze, kosztuje. Czekajcie, ja może tego siana trochę wezmę. Nie wiem ile, ale wezmę. I czy mi starczy kasy na... Aha, czyli nie mogę teraz sobie kupić kurapów, więc musimy sobie iść tam ogarnąć sobie te trawę. Ej, przepraszam, siano. Trochę dziwnie, bo ja mam swoje gospodarstwo, mam wszystko,
a muszę jednakowoż robić siano, pływać siano. Ale wiadomo, to jest początek tej pięknej przygody. Sianko potwierdź. I powinno być git. Właśnie nie masz ile? 4%. No to może nie zginiesz, jak to się mówi. Idziemy dać teraz jedzenie dla naszych kurczaków. O, się mieliśmy. Ale to nic, im więcej patrzy, tym lepiej. To chciałem zrobić. Chciałem wziąć do łóżkami 43. Dużo. Dużo się tu mieści. Dobra. Dołóż. Trochę się mieści. Ale musimy się teraz ogólnie ogarnąć miejsce na te kule, bo naprawdę trzeba te kule mieć. Tak, idziemy zobaczyć te mleko. Czy uda nam się coś ogarnąć z tego mleka? Masło, mianowicie, wiadomo. Tylko teraz kwestia. Czekajcie, nie. Chcę przygotować. Gotuj. Zacie niejako doły. Borówki, osu, kawa parzona, jak kajecznicę. Bigos. A czemu nie mogę zrobić sobie masła? Chyba, że coś ani tu masło jest. O kurwa mać. Ołeż kurwa mać. Ej. Z dwóch baniek mleka mamy, proszę państwa, 10 masła, 10 sztuk masła. Teraz tak, chcę zobaczyć jedną rzecz. Parzona kawa, jedna wonda, jedna kawa, jeden cukier. Mamy to? Mamy. Tylko musimy ją spalić teraz. Parzona kawa. A gdzie mam ta herbata? Jest. No i tam musi pewnie iść po wodę. Musimy iść po wodę, żeby sobie jeszcze zrobić matkową. Właśnie porcję. Pićku. Pewnie niedaleko. Wiecie, jak się nas grzeje, to może tak musieć dać chyba. Wiadomo, jest styczeń, się nie ma co dziwić. Użyj, zdejmij. To była grzebająca herbata. Dobra, no i teraz tak, wiadereczko. Gotuj. Parzona kawa. Czy jeszcze mamy parzoną kawę, będziemy to robić? Parzona kawa. Dobra, to nie możemy, ale już zawsze coś jest więcej. Ogarnięte. Dobra, to nie jest tak źle. Miareczko sobie schowamy. Użyj zdejmij. Mi się zdaje, że na razie będzie dobrze. Nawet gdyby to byśmy sobie robili parzoną kawę, to powinno trochę nam tej gipy zejść. Czyli, no nie jest to wcale tak źle. Wylamy teraz w tej biwrowniczce tego mamy. Biwro. Teraz pójdziemy, zobaczymy, ile dostaniemy za masło. Naprawdę mnie to zastanawia, co nie? No handlujmy. Ile byśmy dali za masło? 13. Szczerze? Mało. Mało. Czy jest sens sprzedawać? Szczerze? Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Pełnia to jest 113 za masło. A dobra. Jak już tak będzie, czy ja mogę coś kupić innego jeszcze nie? Mleko. O, ceny, czekajcie. To by mi się teoretycznie bardziej kaliło. Jedna bańka mleka, czy masło. Bo masło jest w tym momencie po 34. A bańka z mlekiem jest 143. Powiedzmy, że to jest na połowę. Nie zupełną połowę. Czyli byśmy mieli jakieś 70, 68, 70 za jedną bańkę. Dwie bańki to zajmują już 143. Teoretycznie bardziej opłacalny biznes jest taki. No, ciekawe. I tak, żeby wykonać zadanie odnośnie sklepowej, musimy kupić krowę, tak? Kasy na razie, no, nie mamy z czego tego ogarnąć, no, bez dwóch zdań. Sensu nie ma na razie nic więcej kombinować. Czyli było krowę czyścimy. Cel wyjątka były jakieś miarę czyste. O. Ale woda ta sztuka jest to. Idziesz. Nie no, ładna. O, jeszcze owca powiedziała. Owieczka, jak to wygląda pasienie, 28%. Raczej nic nie mogę. Oczywiście wełny z niej ogarnąć, bo dopiero jest obcięta. To możemy elegancko tak porobić. Czy ja mogę? Nie, na szalugę nie mogę. Czekajcie, czy będę jakoś tutaj sobie dołożyć tego siana już, czy jeszcze będzie za mało miejsca. Do sklepu muszę iść, raczej na tak muszę iść. Powiedzieć ci, będę mógł te kolej kupić. Czy jeszcze będzie na tyle wystarczająco miejsca w tym ekipunku, żeby już kupić kurczaki. To tak raz. Czekajcie. Raz. Dwa. Jedyny minus tego interesu. No czekajcie. Ja to kupiłem te kury, ale... Poczekaj, jeszcze ja chcę. Wiesz, że poszłem tylko do domu prowadzić. To co teraz? Ej, no chyba se ja robicie, co? Tu mi się zbugowało coś. Nie, kurwa, to co jego, ja pierdniecie. O! Dobra, już się wystraszyłem, że... Kurczaki nie powiem, gdzie poszły, co nie? Czyli kurczaki są już gotowe, można powiedzieć. Więc tak, połóż, obróć, wypuść, to są najważniejsze rzeczy. Krowa niech sobie chce, to niech tak sobie leży. Dobra. 18 minut. Czy coś jeszcze zdążymy zrobić? Inaczej nie. Dobra. W dzisiejszym odcinku byłoby tyle. Jeśli tak, jeśli mi się spodoba, to ciepłe w górę komentarz i dzięki za oglądanie i trzymaj się z tego dzień. Na razie, cześć.